Jest rok 1916. Austriacki cesarz Karol objeżdża swoje włości. Tu widzicie, jak jest witany w Krakowie. To ciekawe, że Polacy z Galicji, Habsburgów szanowali, a nawet darzyli sympatią. Nikt nie strzelał do nich, jak na przykład Serbowie w Sarajewie. Zawsze też dziwiły mnie te nabożne tytuły miłościwie panujących zaborców i krakowskie umiłowanie dla Franciszka Józefa. Ale przecież skądś to musiało się brać. Z historycznego punktu widzenia Galicja jest fenomenem. Sztuczny konglomerat, który przypadł Austrii w wyniku pierwszego rozbioru Polski, miał przetrwać 145 lat pod panowaniem siódemki kolejnych monarchów z dynastii habsbursko-lotaryńskiej. Odkąd Habsburgowie nadali w 1773 roku nazwę swojemu nowemu krajowi koronnemu, Królestwo Galicji i Lodomerii różniło się od sąsiednich ziem. Jego osobowość była amalgamatem łączącym rządzący twardą ręką element austriacki z wielonarodową polsko-rusińsko-żydowską populacją. Zawdzięczała wiele poprzednim stuleciom królewskiego panowania w Polsce, którego tradycje pozostawiły widoczne ślady, mniej zaś odleglejszym rządom książąt ruskich. Różniła się od sąsiednich terytoriów Habsburgów. Skąd wzięła się ta nazwa i jak wyglądały pierwsze lata po rozbiorach? O tym w dzisiejszym odcinku, którego gościem będzie profesor Norman Davis. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka profesora Normana Davisa Galicja. Historia nienarodowa. Dzień dobry, witam panie profesorze i cieszę się, że po raz kolejny gości pan w historii, jakiej nie znacie. Tym razem z okazji nowej książki, która właśnie ma premierę, to jest Galicja. To jest bardzo ciekawe, jak ta nazwa jest związana z naszą historią, a w jaki sposób często jest mylona na świecie z zupełnie innym regionem Europy. Sam pisze pan w książce, że nawet wyniki internetowego wyszukiwania prowadzą nas do północno-zachodniej Hiszpanii. Galicja to jest oczywiście nazwa łacińska, ale pochodzi od Celtów, kraj Celtów. Jeszcze w Galicji hiszpańskiej są Celtowie, jest język celtycki i tak dalej. Natomiast w Galicji środkowej Europy Celtów dawno nie ma, ale nazwa została w mieście Halicz. Halicz, no po łacinie Galicja, Halicz i księstwo halickie istniało przed Kazimierzem Wielkim, czyli przed panowaniem polskim i Habsburgowie mieli fikcję, że oni mieli jakby korzenie w księstwie Haliczu, który to nieprawda, ale to jest jakaś fikcja. I oni używali właśnie, oni wymyśleli ten termin Królestwo Galicji i Lodomerii, czyli Halicza i Włodzimierza. Ale to jest rafineria historyczna. Ale nazwy istnieją i to jest duży kłopot, bo jak tylko się googluje czy szuka Galicja, wychodzi przeważnie Galicja hiszpańska. Kraj, prowincja hiszpańska, która jeszcze istnieje, funkcjonuje, ma pierwszeństwo przed Galicją historyczną. Trzeba powiedzieć, że sama mapa i kształt geograficzny naszej Galicji jest czymś bardzo ciekawym, bo przecież jest ona rozciągnięta, znajdują się na niej tak odległe od siebie nie tylko geograficznie, ale i kulturowo miejsce jak rumuńska Suczawa i podhalańskie Zakopane, Jaworzno i ukraiński Iwano-Frankiwsk. Tak, więc granice Galicji się zmieniły kilkakrotnie. Na początku, po pierwszym rozbioru,
Kraków nie należał do Galicji, natomiast na wschodzie Bukowina była częścią Galicji. Drugie miasto Galicji po Lwowie był Czernowcy przez ile? 70 lat i jakby to Galicja, której wszyscy Polacy znają, jest właśnie Galicją z drugiej połowy XIX wieku, kiedy Kraków i Lwów były główne miastami tej prowincji. A kto w ogóle poczuwa się do stworzenia Galicji? Bo tu można się podzielić bardzo ciekawą sprawą związaną z reakcją Polaków na okolicznościowy wpis ambasadora Austrii z okazji 11 listopada, gdy winszował nam z okazji rocznicy odzyskania niepodległości po 123 latach zaporów, to pisał o akcie rozbiorów dokonanym przez, uwaga, Rosję, Prusy i monarchię Habsburgów. Czyli nawet już Austria w tym kontekście odcina się od dziedzictwa swojej monarchii. Tak, bo my mówimy Austrię, ale dzisiejsza Austria jest tylko małym kawałkiem dawnego imperium austriackiego. Chyba ambasador chciał podkreślić, że dzisiejsza Austria, tak jak dzisiejsza Polska, są państwami narodowymi. Natomiast Austria imperialna była no, 10 razy większa niż dzisiejsza Austria. A skoro mowa o rozbiorach, tak ciekawie opisanych w pierwszych rozdziałach pana książki, to od razu korzystając z okazji chciałem zapytać, bo zawsze mnie nurtowało, przyznam się szczerze, i pewnie polskich czytelników też zawsze to mogą nurtować. Czy profesor Norman Davis jest przedstawicielem krakowskiej szkoły historycznej? Czyli tak jak XIX-wieczni historycy z tego miasta twierdzi, że winę za utratę niepodległości ponosimy tylko i wyłącznie my sami tutaj. Ona wynikała z wewnętrznych problemów Rzeczypospolitej. Nie jestem członkiem tej szkoły, dawnej szkoły krakowskiej, ale oczywiście wśród nich było wybitni historycy. O tym mówię w książce, no Szulski i później Bobrzyński i tak dalej. Ale o tej pierwszej fazie Galicji, 20 lat, kiedy Galicja, to w pierwszej wersji Galicja istniała równocześnie z Rzeczpospolitą Polską. I to było bardzo skomplikowane sytuacje, kiedy często no, politycy w Warszawie, politycy Rzeczpospolitej dalej mieli swoje posiadłości w Austrii i tak dalej, ale przez te 20 lat ta świadoma część ludności, bo oczywiście dalej pańszczyzny i tak dalej, to największa część ludności byli obojętni, co się dzieje politycznie, bo nie, w ogóle nie mieli wpływu. Ale ta szlachta stopniowo, w Galicji stopniowo się jakby oddała się od Rzeczpospolitej. Austriacy zaczęli rozdawać tytuły, hrabia i barony i tak dalej. I stopniowo część szlachty już mieli coraz mniej kontaktu z Rzeczpospolitą. I ta sytuacja po rozbiorowa dopiero po trzecim rozbiorze, nie? To jest 1700,
1795 rok, wtedy już jakby ta dawna historia Rzeczpospolitej się skończyła i było wtedy okres zaborów. Trzeba przyznać, że okres przełomu XVIII-XIX wieku to dla nas troszkę taka biała plama. Zresztą w podręcznikach historii, szkolnych podręcznikach historii praktycznie między czasem insurekcji kościuszkowskiej a wejściem Napoleona jest taka biała plama właśnie. Jakby się tutaj nic nie działo. A jak wyglądało to na terenach Galicji? Jak wyglądała przede wszystkim postawa byłych elit Rzeczypospolitej wobec zaborców? I wobec zaborcy, tego habsburskiego zaborcy? Wie pan, przez te 20 lat ta arystokracja polska próbowała być i w Austrii, i dalej w Polsce. Oczywiście przyjęli, żeby dostać tytuł hrabia, trzeba było przyjąć nazwisko von Potocki i tak dalej. Tylko, że oni nie używali niemiecki tytuł za bardzo. Przede wszystkim tylko w kontekście służby w Austrii. Niektórzy bardzo szybko jakby poszli do służby Austrii, ale większość nie. Większość czekali dopiero po wojnach napoleońskich, kiedy Galicja była, jakby przyszłość Galicja była ewidentnie w Austrii, wtedy na te postawy Polaków i nie tylko Polaków zmieniło się radykalnie. Już stopniowo ludność zapamiętali, że to kiedyś było częścią Polski. Jaka była polityka Habsburgów wobec tych ziem? Czy traktowali je jako kolonie, czy może jako specyficzny eksperyment społeczny? Na samym początku okazało się, że Maria Teresa miała zamiar zamienić Galicję za jakieś inne większe czy bogatsze prowincje. Na przykład były rozruchy w Niderlandach, te dawne Niderlandy hiszpańskie i tak dalej. Wiedeń miał nadzieję, że coś tam w tych okolicach może rozszerzyć posiadłości. Nie udało się. Józef II już nie tak jak matka i wtedy wybuchły te wojny rewolucyjne i były inne problemy na agendzie, więc ale później Wiedeń jakby traktował serio Galicję i chciał zbudować, chciał, to był biedny kraj, nie? Ale Austria traktowała poważnie. To było bardzo ważne geopolityczne. Dlatego granica Galicja, która na początku była granicą z Rzeczpospolitą, ale później to była granica z Rosją. Więc Austria musiała poważnie przygotować, nie wiem, obrona i przygotować tą prowincję jako granica imperialna. Tak. A co z chłopami? Czy tak jak autorzy kilku ostatnich poczytnych książek wydanych w Polsce uznaje pan pańszczyznę za pewnego rodzaju formę niewolnictwa? Oczywiście ta pańszczyzna była podobna do niewolnictwa. To niewolnictwo było jakby inny stopień.
ale do połowy XIX wieku w Galicji do wiosny ludu chłopi, czyli połowy ludności, nie wolno było im wpuścić ziemię, nawet pójść do rynku, do miasta, do i tak dalej. Oni nie byli niewolnikami, ale niedaleko. Na przykład jak właściciel sprzedał ziemię, sprzedał i chłopów, którzy mieszkali na tej ziemi. Więc to nie jest daleko od niewolnictwa. Oczywiście ten stan chłopów obowiązał i w zachodniej Galicji, i na wschodzie. Czyli chłopi Rusini na wschodzie byli dokładnie w tej samej pozycji jak chłopi polscy na zachodzie. To jakby ich sytuacja była bliżej sobie niż na przykład chłop z swoim panem Polak. Chłopi przez pierwsze 100 lat Galicji uważali Polak za pan, za szlachcicę. Oni nie mieli świadomości narodowej w ogóle. Niepisemni, trzymani na tym kawałku ziemi, nie było mowy o jakbyś narodzie polskim czy ukraińskim. To dopiero rozwinęło po wyzwoleniu chłopów. Dlaczego jeden z najważniejszych zrywów niepodległościowych, a przynajmniej tak dobrze zapowiadający się, zakończył się krwawą rzezią panów przez chłopów? Jak po tych wszystkich latach możemy oceniać powstanie Jakuba Szeli nazwane rabacją galicyjską? Więc to był ogromny szok, bo Polacy, ale mówimy dalej szlachta, ta część ludności świadomy, pisemni i tak dalej, myśleli o powstaniach, o opór przeciw zaborcom i tak dalej. Okazało się, że chłopi nic tego w głowie nie mieli i oni, no częściowo w każdym razie, ale znaczna część chłopów mordowali szlachciców okropnie, pokazali, że nie czuli żadnego związku z Polską, z panami, z szlachtą i tak dalej. I dopiero bardzo powoli ta świadomość narodowa rozwinęła potem. Muszę przyznać, że na potrzeby naszej rozmowy odnalazłem w austriackich archiwach bardzo ciekawe nagranie. Otóż jest to zapis wizyty cesarza Karola na swoich ziemiach, między innymi w Krakowie. Dlaczego właśnie następca tronu Habsburgów, cesarz panujący z dynastii Habsburgów i to już w czasie I wojny światowej, gdy już marzyliśmy o odzyskaniu niepodległości, był w Krakowie witany z honorami, a wcześniej w Sarajewie do Habsburgów się strzelało? Dlatego myślę, że mówimy już Franciszek Józef, druga połowa XIX wieku. To był okres w Warszawie czy w Poznaniu, rusyfikacja, germanizacja, Bismarck i tak dalej. I w porównywaniu ten obywatel Galicji czuł się pewniejszy. Ale trzeba pamiętać, że Galicja to nie było tylko Polacy.
Polacy to chyba największa grupa, ale bardzo ważny wśród inteligencji były Żydzi i liczebnie ważny Rusini, czyli później Ukraińcy. I Żydzi uważali Galicję za jakby swój raj. Bardzo dużo tych Żydów uciekali z Rosji. Bo w Rosji były różne straszne represje Żydów i dla nich Galicja i ten Cezarz był bardzo cenny. I trochę podobny dla Rusinów. Straszne represje w Rosji Ukraińców. Nawet koncepcja Ukrainy była potępiona. To miała być mała Rosja. Rosjanie nie pozwalili na żaden ruch ukraiński, więc dla Ukraińców ta Galicja Wschodnia była, jak później powiedzieli, Piemont ukraiński, tak jak Polacy myśleli, Piemont polski. Czyli i dla Polaków w okresie autonomii, i dla Żydów, i dla Ukraińców Galicja była taka jak była, ale była dużo lepsza w ich oczach niż życie w Rosji czy w Niemczech. Oczywiście było monarchia, cesarstwo był szanowane jako instytucja, trochę mniej tych osobistych monarszy, nie? Ale Franciszek Józef, który panował 68 lat, stopniowo zbudził szacunek dla siebie, między innymi dlatego, że Austria dała szeroką autonomię nie tylko Galicjanom, no na Węgrzech i Węgry, no to nie dzisiejsze Węgry, nie, to dużo więcej. I w pewnym sensie Austriacy się czuli, to znaczy Wiedeńczycy, Austriacy, jak myślimy dzisiaj, się czuli, że inni mają lepsze od nich. I wszystko jest względne. Jak z perspektywy Krakowa czy Lwowa, ten ich cesarz był jakby lepszy od cara rosyjskiego, czy od kajzera niemieckiego. I stopniowo jakby cenili tą sytuację. Na przykład, jak pan mówi, jak Franciszek Józef przyjęty do Krakowa. Wielki huk i tak dalej. Nawet jest ilustracja w książce o tym. Ale kiedy śpiewali hymn imperialny, każdy mógł śpiewać po swojemu. Polacy nie śpiewali po niemiecku. Śpiewali po polsku. Ale hymn imperialny miał wersję jidysz. Miał wersję ukraińską. I ten tłum, wszyscy śpiewali, taka kakofonia wielonarodowa i trochę wesoła. I ten klimat społeczny był inny od klimatu w Rosji czy w Niemczech. Powiedział pan o kakofonii narodowości. No właśnie, czy z tej kakofonii narodowości mogło na koniec wyjść coś dobrego? Przecież wiemy, jak ostatecznie zakończył się projekt polityczny Habsburgów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nie, ja myślę, że nikt mógł przewidzieć, jak Galicja się skończyła. No, bardzo przykro. Pisze, że Galicja zmarła dwa razy. Zmarła politycznie w 18 roku, kiedy cesarstwo zniknęło, upadło. Ale ci ludzie, ci mieszkańcy dawnej Galicji dalej byli w swoich domach w Krakowie, w Lwowie, w Stanisławowie i tak dalej. Ten duch Galicji istniała jakby po Galicji do II wojny światowej, kiedy druga śmierć i może powiedzieć totalna śmierć Galicja odbyło się. Śmierć, zniszczenie biologicznie. Żydzi, nie wiem, 90% albo więcej, Polacy, miliony Polaków umierali, ale potem te tak zwane repatriacje, czyli deportacje faktycznie Polaków, i wtedy to samo dla Ukraińców, akcja Wisła, zmiana granicy i straszny los dla ludzi, którzy za to... To nie była ich wina, to Galicja była zniszczona przez siły zewnętrzne. Nie przez... Owszem, były te konflikty, dosyć ostre, polsko-ukraińskie przede wszystkim, ale to nie spowodowało tego strasznego końca. To była II wojna światowa, III Rzesza, Stalin, Związek Radziecki, ten cały ruch bolszewicki i tak dalej. I te siły zewnętrzne zniszczyli Galicję kompletnie, aż nic nie zostało, tylko pamięć. Galicja to także piękna opowieść o wyjątkowych ludziach, którzy na tej zapomnianej przez świat części Europy, tej krainie, robili niesamowite rzeczy. A kto jest pana ulubionym bohaterem Galicji? Ale takim, na podstawie którego dokonań można by było zrealizować jakiś, powiedzmy, hitowy film. Tego nie chciałem powiedzieć, polski papież Wojtyła była wychowana absolutnie w duchu Galicji. Oczywiście on urodził się po pierwszej śmierci Galicji, ale jak ja go widziałem w Krakowie w latach 60., 70., on jakby emanował właśnie ten duch współżycia, tolerancji i tak dalej. Ale jakiś bohater, już ja nie jestem przygotowany na to pytanie, ale w książce jest masę pamiętników pojedynczych ludzi. I z tych widać, że i Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi, wszyscy mieli jakby swoich wybitnych ludzi w różnych sferach, niekoniecznie politycznie. To można cenić właśnie ten klimat współżycia, który istniał do pierwszej wojny światowej i wtedy był
ruch niepodległościowy polski i ruch niepodległościowy ukraiński. I wtedy to zaczęły te konflikty. Ale właśnie w sferze, nie wiem, muzyki, kuchnia, wiele rzeczy są w książce wspaniałe. Teatr, no, Fredro, ale Polacy znają, Polacy mniej znają właśnie te niepolskie elementy, dlatego ja chciałem pisać to wszystko razem. Bardzo często te wspólne życie w Galicji spodobała nawet biologiczna mikstura. Bardzo ciekawy, rodzina mojej żony pochodziła z Lwowa. I od końca XIX wieku oni byli Polakami. Mówili po polsku, mieli tą samość polską. Ale jak patrzę, ani jeden z nich nie pochodzili z Polski. Oni, największa grupa tych przodków tej rodziny byli Czechami. Czesi, którzy emigrowali do Galicji. Dziadek mojej żony pochodził z Białorusi. On był grekokatolikiem, który uciekł z Rosji z powodów religijnych, bo była wolność dla grekokatolików w Galicji, nie w Rosji. Byli oczywiście Austriacy. Ja słyszałem, że ojciec mojej żony z bratem musieli mówić po niemiecku z jedną babcią, bo ona nie znała polskiego. To jest ta mikstura. To jest bardzo specyficzna mikstura kultur, ale też ludzi, życie ludzkie. Jak ta historia kończy smutno, zostało te właśnie cmentarze, te groby i te groby są wieloetniczne. Cmentarze polskie, austriackie, ukraińskie, żydowskie. I razem to było Galicja. Ale poszło z Chiną dalej. Dziękując za spotkanie i kończąc naszą rozmowę, chciałem jeszcze poprosić o uchylenie rąbka tajemnicy. Czy następna pana książka także będzie miała związek z polską historią, czy może jednak zabiera się pan już za dawno planowaną historię Francji? nie wiem. Ta książka Galicję mieszkała w mojej głowie, nie wiem, wiele lat, zanim o tym wszystko pisałem. Nie wiem, co dalej. Nie wiem, czy mam tak dużą książkę jeszcze. Ja raczej piszę eseje, krótkie rzeczy. Rozmaitość życia mi fascynuje i właśnie ja to znalazłem w Galicji, ale nie tylko w Galicji. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie odcinka. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie, ale także do dołączania do klubu historii, jakie nie znacie, na Patronite. Patronów, którzy jeszcze nie dostali książek, proszę o kontakt, bo te książki do wszystkich już zostały wysłane. I przekazuję, że jeszcze w tym roku możecie się spodziewać jednej ciekawej akcji na Patronite. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.